Bardzo się staramy z naszą wspaniałą ekipą, żebym zawsze mogła Was witać, mówiąc punktualnie o godzinie 18. Dzisiaj prawie to się udało. Dzień dobry, witajcie. Rozpoczynamy kolejną wspaniałą premierę online Empiku. Kłaniam się Wam bardzo nisko, Justyna Dżbik-Kluge. Mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących ten empikowy format, a więc premierę online. Tradycyjnie z nami nasz niedościgniony tłumacz polskiego języka migowego Bernard Kinow. Mam nadzieję, że Wy też jesteście. Cały czas podglądam sobie Wasze pytania, komentarze, więc koniecznie się z nimi zgłaszajcie, bo dzisiaj temat dla każdego i dla każdej z Was. Trochę już książek psychologicznych czy około psychologicznych na rynku się pokazało, ale takiej na pewno jeszcze nie czytaliście. Powiem tak, nareszcie Chmura napisała książkę. Ile można było czekać? Psycholożka, trenerka, coach, wspaniała dziewczyna, inspirująca postać. Widziałam Cię niejednokrotnie na konferencjach, na spotkaniach, na webinariach. Często mówiłaś o innych, często pojawiasz się w kontekście amerykańskiej badaczki, psycholożki, pisarki Brené Brown. Dzisiaj ta kanapa jest Twoja i tylko Twoja. Joanna Chmura na premierze online Empiku. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. I rzeczywiście to jest dla mnie nowum, bo pierwszy raz, no pół pierwszy, ale mówimy o czymś, co jest naprawdę tylko moje. A kiedy był ten pół drugi? O czym nie wiem? Czas, nie, taki wiesz, taki, tak się dawkowałam wcześniej jakimiś swoimi życiorysami, ale to zebrałam prawda. To w tej książce rzeczywiście w całość. Powinnam powiedzieć, Asia, no, że tak długo czekaliśmy, to nawet lepiej, że tak długo trzeba było czekać. To jest tytuł książki Joanny Chmury, to nawet lepiej. Jak obracać trudności w szanse. Książki przepięknie, zresztą kolorowo wydanej przez wydawnictwo Agora. No i to jest autorka, która się dobiera strojowo do okładki, też to bardzo szanuję. Dlaczego 10 lat? To jest jakaś taka magiczna liczba dla ciebie? Bo piszesz na dzień dobry, że ta książka jakby nie chciała się napisać przez 10, czekała na ciebie 10 Ona lat. Ona czekała na mnie, tak. Wiesz co, nie wiem dlaczego 10, ale jak sobie tak patrzyłam wstecz, hurra, gratulacje Jasiu, ogromnego sukcesu. A widzisz, i ja tylko zaczęłam, a teraz będzie się tak sypało. Dobra. 10 lat. 10 lat, bo tyle dojrzewałam do tego, żeby umieć dzielić się swoimi historiami, bo to, co w tej książce, ja tak się śmieję, że ta książka jest połączeniem, mam nadzieję, że udało mi się to zrobić, wiedzy psychologicznej, merytorycznej i teoretycznej, ale tłumaczonej językiem moich historii głównie. A dzielenie się swoimi historiami musi być robione w uważności, żeby one były w służbie czytającemu czy czytającej, a nie było po prostu wywalaniem swoich bebech na wierzchu, bo to nie jest to miejsce. Bardzo ważne, że o tym mówisz. Chciałam zacząć w ogóle to spotkanie. Oczywiście w roli głównej książka, ale gdzieś taki wątek pośredni. Kilka dni temu, w poniedziałek bodajże, poznaliśmy laureatów Nagrody imienia Teresy Torańskiej, prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej. Jednym z nominowanych tekstów był taki tekst, który ukazał się w ubiegłym roku w piśmie, magazynie opinii. Tekst Joanny Gutral i Zuzanny Kowalczyk o psychowashingu albo psychowashingu. Wydało mi się istotne, że oni wprawdzie nie dostały nagrody, ale były nominowane do dosyć ważnej nagrody. Jeszcze więcej o tym tekście się mówiło. On był głośny, kiedy się ukazał. I ten psychowashing gdzieś powraca. No ty jesteś osobą, która zajmuje się psychologią, zanim to było modne. Zastanawiam się, jak patrzysz na tę modę. Czy ona jest w służbie nam? Czy ona nam robi źle? Jak psycholog ma w zwyczaju... To zależy. To zależy, dlatego że to, że to się staje popularne, świadczy o tym, że jest ogromna potrzeba. Mhm. Że ludzie szukają. Że też różne kryzysy, takie życiowe, które przechodzimy, sprawiają, że szukamy. Te zewnętrzne, typu wojna, pandemia, różne takie inflacyjne historie i w ogóle polityczne, geopolityczne, sprawiają, że ludzie szukają pomocy. I to jest w sumie dobra, jakby jasna strona tej ciemnej strony. Natomiast ci, którzy oferują tę pomoc, mają czasem różną motywację, różną wiedzę, różny poziom, różną też świadomość siebie. I tu jest to niebezpieczeństwo, o którym pisały dziewczyny, że możemy trafiać niekoniecznie do osób, które są już na to gotowe, żeby robić te rzeczy, które robią. A masz taką podpowiedź, jak odsiewać ziarno od plew? Pytać znajomych, ale nie pozostawać na jednej opinii, tylko rzeczywiście pytać. I jak się powtarzają jakieś osoby, które są polecane, to jest duża szansa, że to w tą stronę trzeba iść. No właśnie, tak sobie pomyślałam, że z tą modą na psychologię, czy na taką pop-psychologię, jak czasami się mówi, jest jak z modą na bieganie. Wszyscy kupili buty, biegali, a potem się okazało, że ten ma problemy z sercem, tamtego bolą kolana, więc tak nie nakładamy na swój filtr. Mamy taką tendencję, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, do przyjmowania wszystkiego, nie wiem, dieta Dąbrowskiej zrobię, dieta jakaś tam zrobię. Ten podpowiada tak czy tak.
takim kompasem, co powinno być twoim zdaniem takim naszym własnym? Przede wszystkim szukanie tej modalności, która nas interesuje, bo są takie osoby, które pójdą, zresztą też ta książka, mam nadzieję, jest tak stworzona, że są osoby, które jakby rozkochają jakiś rozdział, bo jest bardziej o duchowości. Są takie osoby, które rozkochają jakiś rozdział, bo jest więcej o badaniach. O pieniądzach! O pieniądzach jest też rozdział. Rozkochałam. Tak. I jakby kompasem niech będzie to, co nas interesuje, czyli może tak być, że ktoś pójdzie na psychoterapię w tym nurcie poznawczo-behawioralnym, czyli jest od takich nawyków, sposobów myślenia poznawczego i tędy jakby wejdzie tą bramą. Są osoby, które wybiorą inne modalności, są osoby, które pójdą w pracę z ciałem. Taki wachlarz tych narzędzi, którymi możemy się wspierać i rozwijać, jest bardzo dużo i rzeczywiście pytanie brzmi, który wybrać. I to jest dokładnie jak z dietą, to była moja analogia, że to ako to keto pójdę, a to pójdę w taką, a to pójdę w taką. Pójdźmy do jednego specjalisty, drugiego specjalisty i popróbkujmy. I jest coś takiego a propos diety, taka koncepcja, która się nazywa jedzeniem intuicyjnym, że tak naprawdę nasz organizm nam mówi, tylko my zagłuszamy, bo ja chcę słyszeć, że chcę cukier, a tak naprawdę mój organizm mówi, nie wiem, chcę wody. A ja mówię, nie, chcesz wody, chcesz cukier. Żeby słuchać w środku, jak nam jest, w której modalności. Chcę ci powiedzieć, że było nas więcej czekających na twoją książkę. Stało się, ależ cudownie. Ktoś wcześniej, to Agata, ktoś wcześniej napisał najbardziej oczekiwana premiera, więc absolutnie trafiłaś nareszcie w ten moment, kiedy wszyscy chcemy twoją książkę w dłoniach czytać i trzymać i czytać. W materiale takim zapowiadającym naszą premierę powiedziałaś, że opowiesz trochę o kulisach pracy nad tą książką. Jestem ciekawa tych kulis, bo po pierwsze jestem ciekawa, jak dokonałaś selekcji i w ogóle skonstruowania książki. Książki to nawet lepiej, bo domyślam się, że jak sobie tak usiadła chmura i wysypała swoje doświadczenia i wszystko, to by z 17 takich książek sięknęła. Więc tak, moja wspaniała redaktorka, Karolina Oponowicz. Karolina Oponowicz, którą całuję i pozdrawiam i kocham. Był taki moment, że zasiadłyśmy i ona mówi, to może jakiś konspekt. Ja mówię, Jezu, konspekt, nie wiem, Karolina, ja nie wiem, gdzie zacznę, gdzie skończę. Nie, konspekt nie. Ona mówi, no to idźmy za tym, że nie będzie konspektu. Nie będzie konspektu, więc z jednej skrajności w drugą. I w którymś momencie rzeczywiście usiadłam i tak sobie pomyślałam, że ja chcę napisać takie rozdziały, które są o tematach, które najczęściej się powtarzają, z którymi ludzie do mnie przychodzą. Że to są takie obszary, w których myślę, że my Polacy, ale myślę też i Polki, i my jako człowieki, że to są takie tematy, z którymi mam najwięcej pułapek, trudności, bo piszę o dorosłej relacji z dorosłymi rodzicami. Piszę o pieniądzach, które w ogóle w psychologii bardzo, bardzo mało mówi się o naszej relacji z pieniędzmi. Mówi się o inwestowaniu, o edukacji finansowej, super, ale bardzo mało się mówi, ile tam jest uwikłania, ile tam jest przekonań zaszytych w tym mówieniu o pieniądzach, czy w proszeniu o pieniądze, czy w zarabianiu, czy w podnoszeniu stawek. Więc też myślałam, kurczę, o tych pieniądzach trzeba napisać. I w ogóle objęłam tą książkę taką myślą, że te tematy chciałabym, żebyśmy sobie pouzdrawiali tak kolektywnie i będzie nam się trochę lepiej żyło. Do pieniędzy dojdziemy, to jest jeden z moich ukochanych rozdziałów, ale zaczniemy od rozwodu, bo ty zaczynasz od rozwodu, bardzo taka osobista historia, ale niezwykle opisana, z jednej strony z taką prawdą, piszesz dokładnie jak się czułaś, właściwie każdy element swojego, wiesz, opadania tego wyobrażenia o tym, że nie będziesz już żoną, a przecież wszystko miało być tak pięknie. Dużo cię kosztowało opisanie tego i innych momentów, bo świetnym elementem tej książki jest chmura-based evidence, czyli takie dowody oparte na doświadczeniach szanownej tutaj autorki siedzącej. Jak ci z tym było, że chmura-based evidence? Tak, bo jakby pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki, którzy są z tej strony research-based i to jest bardzo fajny taki nurt patrzenia na życie, co mówią badania, ale też postanowiłam dzielić się swoimi doświadczeniami, stąd to chmura-based. Bardzo mi się podoba to określenie, jest świetne. I ten rozdział, wiecie, to jest może to takie jakby może dziwaczne, co powiem, ale ja trochę nie wiedziałam, co będzie w tych rozdziałach. To znaczy pozwalałam sobie na to, że zasiadałam i zaczynałam pisać. Mhm. I te historie, jako przykłady, które mi przychodziły, czasem mnie siebie samą przerażały, że myślę, naprawdę zaczniemy od rozwodu. Jest też o złamanej nodze. Jest też o złamanej nodze. Jak będziesz zakładała tampony, jak masz złamaną nogę. To wszystko tutaj. To nawet lepiej. Naprawdę. Podziwiam, znaczy generalnie jak potrzebujecie wiedzieć, jak zakładać tampony, jak macie złamaną nogę, to ja już to wiem i mogę wam opowiedzieć. Ale że ta historia o rozwodzie, rzeczywiście ją napisałam bardzo, bardzo tak szybko, nie w takim sensie, że się spieszyłam, tylko ona jakby bardzo mi się wyraźnie pokazała, że ma być tą ilustrującą proces zmiany, przez który przechodzimy, jak się coś kończy. To może być rozwód, to może być praca, to może być zdrowie, to jakby chcę, żeby to był tylko przykład tego, jak przechodzimy przez proces zmiany. Ale to jest rozdział, to jest tak, jak się pisze książkę, to ją piszesz, potem wysyłasz do Karoliny, każdy ma swoją Karolinę, do której wysyła i potem ona coś tam zerka, mówi, to może to zmienimy, to powiększymy, a to zmniejszymy i potem ja ją zczytuję jeszcze raz
i potem to już idzie. I to był rozdział, którego nie chciałam czytać wielokrotnie. To znaczy, ja już powiedziałam, ktoś będzie Karolina, to już jakby ja już tam, że tak jak powiedziałam, że ja w służbie wyciągnęłam tą historię, ale to już jest historia, więc ja już do tego nie chcę wracać. Więc w którymś momencie po przeczytaniu raz korekty, zobaczenia, dobra, pść, idzie. Ale czy to naprawdę było tak, że przez 10 lat tutaj tych, wiesz, magicznych z początku tej opowieści nie napisałaś sobie jakiegoś rozdzieliku do szuflady? Bo ja sobie tak wyobrażałam, że wiesz, chmura mówi, no dobra, Oponowicz mówi konspekt, a chmura mówi, zobacz, ja tu mam taką szufladkę i wyjmujesz tam zbierane różne przemyślenia z wyjazdów, ze spotkań, z sesji, no z całego twojego zawodowego życia, bardzo bogatego. Nie było tak? Wiecie co, jest w szufladzie książka, która miała być o czymś innym. O! Ona... Wydawnictwo Agorunto. O czymś innym. O zaburzeniach odżywiania, które też są elementem opowieści w tej książce, przez które przeszłam. Ale w którymś momencie, jak pisałam o tamtym, zrozumiałam, że to jest tylko część mojego życia. Że to i odłożyłam tą część, którą potem wykorzystałam w jednym z rozdziałów. Więc w jakimś sensie tam była ta część. Natomiast rzeczywiście było tak, że ja od paru lat mam w telefonie taki folderek, w którym zatytułowana książka. I jak mi się coś pomyśli, jak się jakaś sytuacja wydarza, jak jestem, tam też opowiadam taką historię, jak jestem z koleżankami w Stanach na takich warsztatach i pijemy wino i w ogóle się śmiejemy i pada jakieś zdanie. I ja wtedy wyciągam ten telefon i tam, wiecie, spisuję takie hasłowo. Potem jest trochę tak, że ja potem czytam to hasło i tak, co ja miałam na myśli, zapisałam tam coś tam. Ale w większości przypadków, no ta lista jest długa i obfita, więc też wybierając rozdziały, byłam czujna na nią, istnieje taki folder. Słuchaj, no istnieje taka możliwość, że jednak wydawnictwo Agora byłoby zainteresowane tą książką, więc jako osoba, która też przeszła przez zaburzenia odżywiania, powiem, czytałabym. Myślę, że takie grono czytających właśnie o tym problemie, który dzisiaj wydaje mi się wygląda jeszcze zupełnie inaczej niż pewnie wtedy, kiedy my chorowałyśmy naście, czy 10, czy x lat temu, to bardzo by się to mogło przydać. I to nawet lepiej, jakby ona się może ukazała jako druga. W razie czego, to pamiętaj, że na premierze online ustalibyśmy, że będzie ta książka. Powiedziałaś, Asia, ważna rzecz, bo ja trochę studiowałam, tutaj się śmiałyśmy, że nauczyłam się na pamięć strony internetowej Joanny Chmury, ale na pewno jak tam wejdziecie, przeczytacie 4 kraje, 7 miast, jesteś osobą z takim międzynarodowym doświadczeniem, nawet rozwód w Szwecji, to przecież nie można było w Polsce, tylko w Szwecji się pojawiła myśl o rozwodzie. Do czego zmierzam? Do pytania konkretnego. Na ile to jest tak, że to są rzeczy, z którymi mamy problemy my, człowieki, a na ile my, Polaki? Bo jednak masz taki ogląd bardziej światowy, tak go nazwijmy. No śmiem twierdzić, że to jednak my, Polaki. Wiesz co, to zależy. Bo my, człowieki, wszędzie mamy jakby takim naszym lękiem, który nosimy sobie, jest lęk przed oceną. Ale czego my się już boimy, to już jest trochę kulturowo. Czyli wszyscy ludzie, chociaż ja jestem ostrożna z słowami wszyscy, żaden i każdy, no, ale może akurat tu jest prawda w tym, że my jako człowieki chcemy tego samego. Jak zedrzemy wszystkie nasze, wiecie, zedrzemy kolor skóry, doświadczenie, wykształcenie, stan konta bankowego i tak dalej, to w środku jest serce i człowiek, który chce być kochany, akceptowany i przynależeć. I wszystko, co temu zagraża, nas wytrąca. I teraz, czyli tu jesteśmy podobni, ale rzeczywiście, chociażby w kontekście mówienia o pieniądzach, jak jestem w Stanach i tam też realizując projekty różnego rodzaju, tam nie ma jakiejś takiej ciężkości wokół tego tematu. Że oni pytają, jaką masz stawkę, ja mówię, taką mam stawkę, mówię, okej. No i jakby, tak jak pytali, jaki masz kolor oczu, taki zapisują i idą dalej. Że są takie wątki, które są lżejsze. I ja myślę, że to jest trochę pokłosie nowej demokracji, w której jesteśmy, że my się trochę uczymy o tym rozmawiać kulturowo, że też nie było czasów, wcześniejsze czasy w ogóle nie były o stawkach, o zarabianiu, o przedsiębiorczości, żeby jakby była inna historia. Więc myślę, że my się trochę tego uczymy, że też jesteśmy silnie katolickim krajem, wciąż i to też jakby rzutuje na to, czego się wstydzimy, czego się boimy, więc trochę to są rzeczywiście my, Polaki, ale w środku lęk jest ten sam. No to droga pani wywrotowczyni, bo już ustaliłyśmy, że jesteś niezłą wywrotowczynią, zatrzymajmy się przy tych pieniądzach, to jest wprawdzie rozdział finałowy, ale dla mnie bardzo istotny, bo jest dokładnie tak, jak mówisz, że zupełnie o naszej relacji z pieniędzmi nie rozmawiamy, mówimy o lekcji przedsiębiorczości, naucz się oszczędzać, a potem zaczyna się sytuacja zawodowa i ktoś mówi, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Co to znaczy nauczyć się, jakby, jaką mamy relację z pieniędzmi? I po co to jest jakby psycholożce taki temat? Na terapii? To tam się o mężu mówi, a nie o hajsie. No. Wiecie, pieniądze to jest taki temat trochę jak seks, o którym nie potrafimy rozmawiać,
A paradoksalnie w kontraście do seksu zdarzają się częściej niż seks. No bo pieniędzmi posługujemy się codziennie. Czy to plastikowymi, czy to metalowymi, czy papierowymi, czy krypto. Jakby obcujemy z nimi cały czas. A one są tak naprawdę nośnikiem wielu informacji. One są nośnikiem tego, na co mogę sobie pozwolić, w co mogę zainwestować. Są też nośnikiem tego, ile włożyłam wysiłku w jakąś pracę. No ale dla wielu są też nośnikiem poczucia wstydu. Właśnie. I wokół tego, wstyd tak działa jako zjawisko, że owinie się wokół tego, co mu podamy. Że wstyd się owija wokół wyglądu na przykład, nie wiem, emocji, które nosimy w sobie, jakie pokazujemy światu i też wokół pieniędzy. I z pieniędzmi jest tak, że konia z rzędem temu, kto miał w domu czyste, transparentne rozmowy z rodzicami o pieniądzach i jakby wyszedł z domu z takim poczuciem, że się ich, nie wiem, nie boi, nie krępuje, albo wręcz przeciwnie, są też jakby, że mamy też takie, jakby, taki szał wokół, że pieniądze są centrum, są osią, są w ogóle świadczą o mojej wartości, o to, co wnoszę do świata, jak mnie postrzegają ludzie, że ta konsola tematów, które się jakby przysysają do pieniędzy, jest bardzo, bardzo różna. I teraz ta praca, do której zapraszam, to jest w ogóle zobaczyć, tak jak detektyw, mówię, zastaję jakąś sytuację i co mi się skleiło z tymi pieniędzmi? Czy mi się skleiło, że ja się boję? Też tam piszę, że są wśród nas takie osoby, które boją się zarabiać pieniądze, bo boją się, że na przykład ktoś ich odrzuci, że pomyśli bogaty, bo kradnie. Że, to Polska, o tak, rady, albo jest... jak masz, to oddaj. No że tak, I możemy sabotować możliwość zarabiania, bo mamy ukryte jakieś takie niepokoje związane, że jak będę bogata, cokolwiek bogata oznacza, to coś. A swoją drogą to bogactwo, tutaj nie będę robić za dużych spoilerów, ale ono odgrywa ważną rolę w finale tej książki już nie tylko, zresztą takie finansowe. Ktoś pięknie napisał, że 10 minut temu odebrał książkę z paczkomatu. Magda napisała, jak ja na nią czekałam. Dodam, że Magda prawdopodobnie ją zakupiła. Skoro odebrała ją z paczkomatu, to pewnie wcześniej odbył się ten proces jednak używania pieniędzy. Zrobienie porządku w swojej relacji z pieniędzmi jest jak solidne posprzątanie domu, pisze Joanna Chmura. Zaczynamy od inwentaryzacji, żeby zorientować się, co my w ogóle w tym domu mamy. Świetne jest, Asiu, w tej książce to, że ty nam podpowiadasz pytania, które możemy sobie zadać, na przykład właśnie w kontekście tych pieniędzy. To było oczywiste dla ciebie, że poza twoimi historiami, jakąś taką narracją, wieloma źródłami, których tu jest naprawdę mnóstwo, z których czerpiesz, są takie pytania. Teraz, kochana, siadaj i odpowiedz. Tak. Kochana albo kochany. Albo kochany, znaczy, że oczywiście. Książka jest dla wszystkich, człowieków. Dla człowieka. Wiesz co, z tymi pytaniami? Ja byłam, tak tańczyłam trochę z tymi pytaniami, tak? Bo ja tak strasznie byłam czujna na to, żeby to nie była książka w stylu trzy kroki do. Nie, jak zrobisz to, to w ogóle gwarant. Że ja wiecie, no człowiek jest złożoną materią, psychologia jest złożoną materią i tu jakby dychotomia jest jakby kreacją naszego umysłu, że jest zero, jeden, czarne, białe, a my jesteśmy wszędzie pomiędzy, więc ja też tak nie chciałam jakby uproszczać tego, ale jednocześnie były takie momenty, w których naprawdę wypunktowałam rzeczy, które wydają mi się jakby znowu takim narzędziem, które pomaga przejść na trochę jak w grze komputerowej, na kolejny level. Absolutnie tak. I mam nadzieję, że one właśnie będą, że one pokazują złożoność tematu, a nie, że to jest takie easy. Jakbyś pytała, jeśli pytasz, to powiem, że dla mnie one są super, bo one rzeczywiście nie są to takie, a teraz na koniec rozdziału proszę podsumuj i odpowiedz sobie, kochana, kochany, tylko one są taką immanentną częścią całej tej opowieści i one się pojawiają też, no, są pewne podsumowania rozdziałów, to fakt, żebyśmy sobie zebrali myśli, ale te pytania są naturalnym elementem twojej narracji, tak jakbyś też trochę sama sobie je pewnie kiedyś zadała, tak przypuszczam, no bo to znowu wracamy do chmura based evidence. Tak, ja też chciałam bardzo, żeby ta książka była taka, że jak się czyta, to ona coś nam robi, nie? A że te pytania, nawet jak się przeczyta i się udaje, dobra, nie odpowiadam na nie teraz, to nasz umysł już je widział. I jak tam jest pytanie, a jak się mówiło o pieniądzach w twoim domu? A kto trzymał pieniądze w twoim domu? A czy może kulturowo mówiło się, że kobiety coś, a mężczyźni coś? I to już nawet jak przeczytam to pytanie i chcę uciec od tego pytania, no to już działa. Co zadane, to już zadane. Dziękuję, że jesteś w mojej głowie, dokładnie tak było. Tak właśnie wygląda czytanie tej książki. No dobra, hasło to nawet lepiej. To takie hasło trochę, ono jest twoje, ale też ktoś ci je kiedyś powiedział. Tak, mam taką wspaniałą moją kosmetyczkę Justynkę, którą pozdrawiam, jeśli ona to z nami jest. I ona jest takim człowiekiem, który jak w różnych kontekstach coś jej się tam przydarzało, to wiesz, to nawet lepiej. A to nawet lepiej. I ona mi pokazała, jest taki, ja przepraszam, teraz nie pamiętam, ale jest taki sketch jednego z kabaretów, który właśnie też używa tego zwrotu na takie tłumaczenie rzeczywistości, która nie jest po naszej myśli. Mhm. I tak sobie myślę, że wiecie, bo to nasze życie jest słodko-gorzkie i dużo jest
I trzeba chcielibyśmy, żeby tylko słodkie tak, było. Tak, no. I dużo wysiłku wkładamy w to, że jakby łatwo nam przychodzi patrzeć na to, co gorzkie, a trochę wysiłku trzeba włożyć w to, żeby skupić się. Trochę słodkiego też jest. I to nawet lepiej. Mam nadzieję, że z taką trochę mantrą, ja wiem, że sobie ludzie przyklejają to na komputerach, w różnych miejscach, że jak spóźni się na autobus i nie zdąży gdzieś, to ćwiczyć się, dobra, to nawet lepiej. Właściwie to w ogóle nie chciałam jechać na czas w ogóle. I tak sobie mentalnie się ćwiczyć w takim patrzeniu na to, że na pewno z tego będzie coś dobrego. I jednocześnie zaznaczam, że też jakby staram się pokazać, że nie jestem naiwna też w myśleniu o grubych tematach, o grubych traumach, które się wydarzają. I pozwalam sobie tam, nie będę spoilerować, ale przytaczyć historię mojej koleżanki, która śmiało mogła powiedzieć gówno nie lepiej, że to jest gorzej, co jej się przytrafiło, a mimo to stara się włożyć wysiłek w to, żeby z tej historii, która ją spotyka, zrobić coś możliwie najlepszego. Chciałam powiedzieć, że Joanna Chmura, właśnie cytuję Joannę Chmurę, bo tutaj jest taki fragment, jeden z tych kilkunastu, dziesięciu moich ulubionych. Gówno prawda, nic tu nie jest lepiej, wszystko jest gorzej, do kosza z tą całą psychologią, mantra, srandra, afirmacje, sracje i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest, Joasiu, trochę tak, że to nawet lepiej, musimy być gotowi, żeby sobie to powiedzieć, że w takim najgorszym właśnie, jak masz tę nogę złamaną i nie możesz wyleźć z wody i powiesz, to nawet lepiej, to jest takie chyba piła, no. Jakby, tak. Czy to nie jest tak, że musi przyjść, że musimy sobie dać ten moment, tak, żeby to nawet lepiej do nas dotarło. Super, że to mówisz, bo znowu można tak zarytonkowo, ale to nawet lepiej nie pasuje zawsze. Jest taki moment, w którym ono będzie pasować. I często ten początek, jak opisuję taką historię, jak złamałam nogę, a to był koniec wakacji, miałam wrócić do Polski, miały być po prostu projekty, podróże, sróże. I ja leżę w tej wodzie, wiecie, z tą spuchniętą kostką. Ratownik był dobry, dobrym elementem tej historii jest ratownik. No. I to też mówię dlatego, że nam samym się to przydarza, ale też jak będziemy towarzyszyć komuś w jakichś trudnościach, to nie od razu sypać tymi mantrami, wiesz, to ma na pewno jakiś sens, jaką pozytywną perspektywę. Tylko jest taki moment czasem w tych procesach zmiany, w których mamy się ututlać w tym błocie, myśleć sobie, właśnie nieprawda, właśnie jest gówno prawda, nie jest lepiej, jest gorzej, nie wiem, jak sobie poradzę. Jakby przeprocesować to, przeczyścić i potem w którymś momencie przyjdzie miejsce na to nawet lepiej. Pytanie jest tylko, w którym momencie najbardziej. To, co mi się bardzo podoba w twojej książce, to jest to, że ty właśnie nie wmuszasz różnych rzeczy. To nie jest taka, wiesz, lekcja życia według Joanny Chmury, tylko jest twoja opowieść i mimochodem przemycasz takie zdania, które można sobie właśnie przyklejać na komputer. To, co jest, wydaje mi się, piękne w literaturze, to jest to, że każdy czyta ją przez siebie, więc ja dzisiaj też w jakiś sposób przez siebie zdradzam, które fragmenty mnie szczególnie poruszyły. Jest taki fragment bardzo ważny o lęku i piszesz o tym, żeby lękowi dać zakres obowiązków, rozpisać zakres obowiązków dla lęku. Jakaś genialna w ogóle taktyka. W połowie moja, w połowie nie moja. Jest Elizabeth Gilbert, autorka wspaniałej książki Jedz, módl się i kochaj, ale też autorka Wielkiej Magii, w której pisze o lęku jak towarzyszu procesów kreatywnych pisarskich. Ale lęk jest takim bytem, który nam towarzyszy cały czas. I czasem ktoś mnie pyta, jak żyć bez lęku. Nie żyć. Jak się dowiem, to wam powiem, ale wydaje mi się, że się nie da. To, co się da, to się nauczyć z tym lękiem być. I właśnie ten zakres obowiązków, o którym mówisz, to jest tak, że można sobie wyobrazić, że ja sadzam ten lęk tutaj obok. Wiecie, ten moment, w którym, bo ta książka zaczyna do was trafiać, właśnie do waszych rąk, paczkomatów i innych. I to jest moment, w którym ja przestaję mieć jakby ją w swoim sercu i rękach. I ona już idzie i właśnie będzie czyniła to, co mówisz. Działała tak czy śmak. I ona jakby rozpoczyna swoje życie. I ten lęk mi mówi, a dowiedzą się teraz, a widzisz, a przeczytają, a będą o tobie wiedzieć jeszcze więcej, a wiesz, a psycholog to nie powie. A... I on tam siedzi i mówi, dobrze, słuchaj stary, no ja słyszę, że się boisz, ja wiem, że... I on jest w trosce, że on mówi, ja bym cię chciał chronić, bo cię tak naprawdę kocham i w ogóle. Ja wiem, ale słuchaj, jedyne, na co mogę ci teraz pozwolić, to jest to, że tu siedzisz i mnie, może mnie trzymasz za rękę. Potem sobie, jak wyjdziemy z tego wywiadu, to możemy sobie porozmawiać. Ale teraz twój zakres obowiązków jest taki, że siedzisz i wyglądasz ładnie i tyle. Nie wpadłam na to, ale to właśnie cała zabawa polega na tym, że te proste rozwiązania z pozoru są najtrudniejsze. Piotrek nam podpowiada, mnie też tytuł skojarzył się z kabaretem moralnego niepokoju i ich skeczem, gdzie często pada zwrot. Dla mnie to jeszcze lepiej. Tak. Ale wracając do Joanny Chmury, wywrotowczyni. To, że o pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają, a Chmura pisze, to już to pierwszy skandal. Kolejny skandal jest taki, no psycholożka o duchowości, o wierze, w ogóle opisujesz swój proces też przemiany, gdzieś tam takiego tożsamościowego kryzysu, kiedy właśnie przestałaś być osobą wierzącą, czy no nie wiesz, nie wiesz, nie, wiesz. Nie może być. Nie wiesz. No i na przykład mój lęk teraz się odzywa. No co? Widzisz, pisałaś ten rozdział i teraz... Ale ja cię nie atakuję. Wiem, ja tylko troszkę tak podprowokuję. Tak, ja wiem. I rzeczywiście to był taki rozdział, w którym się boksowałam. To znaczy, zaczęłam, wplatałam ten...
próbując wyposażyć nas słowami w sposoby oporządzania rzeczywistości. Czyli jak się przydarzają nam różne rzeczy, to próbowałam różnymi historiami pokazywać, a tak, to możemy, a to tak, a jak będzie tak, to tak. I w którymś momencie jakby kończył mi się zasięg ręki. I myślę sobie, bo wszystko, badania, ćwiczenia, narzędzia. I kończy mi się zasięg tej ręki. I ja myślę, kurka, ja tu muszę napisać o tym, co mi pomaga, a mi jak się kończy zasięg ręki, czyli kończy mi się psychologia taka naukowa, badawcza, to ja sięgam po duchowość. Ale jak zacznę opisywać tą duchowość, to będzie tak trochę od czapy. Więc ja czuję, że chciałabym czytelnika i czytelniczkę wprowadzić też w proces, bo ja mówię dużo o zmianie w tej książce, w proces zmiany, który mnie zaprowadził do tego, że ja właściwie korzystam z dwóch światów. Jeden to jest ten taki świat mierzalny, badawczy, uniwersytecki, naukowy, ale drugi to jest taki, w którym nie da się tego zmierzyć i zważyć i zbadać. I nazywamy to duchowym, nazywamy to jakimś jakby religijne, czasami są takie ujęcia, czasami ktoś to mówi, że to jest pseudonauka. I w sumie to jest taki jeden z rozdziałów, który mnie jakby pokazuje mnie jeszcze głębiej, ale w sumie każdy rozdział ma jakąś moją historię, ale ten pokazuje właśnie też taki, o czym ja rzadko mówiłam do tej pory, o moim kryzysie wiary. Wiary rozumianej jako jakaś konkretna religia. A wiem też, użyłam tej historii dlatego, że jestem świadoma, zasłyszawszy różnych historii, że to jest powszechny, czy często zdarzający się element procesu rozwojowego dojrzałości naszego, człowieka dojrzałego, że podważamy rzeczy, które wierzyliśmy przez lata. I jak podważamy i odrzucamy, to zostaje dziura. I wiele osób szuka teraz odpowiedzi na pytanie, czy jest coś więcej. Jeśli nie idę jakby drogą tej religii, czy tamtej, czy siamtej, ale potrzebę mam wierzyć, że jest coś więcej niż tu i teraz, to co widzę, to gdzie idę? No i ta duchowość jest dla nas właśnie taką, dla mnie na pewno dużą wskazówką. Ale ty masz w sobie jakiś taki rzeczywiście lęk o to, że nie wiem, środowisko psychologiczne powie, no co ta chmura, albo słyszysz takie komentarze z jednej i z drugiej. Kiedyś była taka piosenka Kasi Nosowskiej, Cudzoziemka w raju kobiet, tak? Dla mądrych za głupia, dla głupich za mądra, dla ładnych, że ci od duchowości powiedzą za mało duchowości, ci od intelektu powiedzą za mało intelektu. Czy już masz to poukładane? Bo mnie się wydaje, że to jest dowód na ogromną dojrzałość życiową, że potrafisz powiedzieć, nie ma przypadku, są znaki. To nawet lepiej, jeszcze nie wiem dlaczego, ale zobaczymy. No właśnie. Wiesz co, ja w środku, jak mam to już, tak długo z tym żyję, że ten kryzys tożsamości wiary już był parę ładnych lat temu, więc ja już się trochę z tym poukładałam. Książka jest nawet lepsza. Napisała Kasia. Nawet, musiałam. Nawet, tyle tylko, że wiecie, to jest tak, że jak się działa na styku, to grupy, które są, jakby uwielbiają swoje te krainy, będą mówić, a ty nie jesteś żadna. Jakby ty nie jesteś ani z nami, ani nie jesteś z nami. I to nie jest tak, że ja się tego boję, tylko że to jest takie, tak do siebie mówię z taką czułością, że to jest takie trudne miejsce. Że łatwiej jest, jak się jest wyraźnym, myślę. Że to wierzę, tak mam i tak dalej. Ale mnie radykalizm przeraża, chyba że to jest akceptacja radykalna. To jest jedna rzecz, która mnie przeraża. Tak, jest taka tutaj. Ale radykalizm jest dla mnie tak naprawdę o lęku, że ja muszę coś tak mocno uchwycić, bo tak bardzo się boję, że jak puszczę, to nie wiem, kim jestem, nie wiem, w co mam wierzyć, nie wiem, w co żyć. Więc ja jakby z daleka od radykalizmu, który wiem, że jest bardzo taki, może być toksyczny, właśnie jestem na tym, bo ja kocham to miejsce, bo wydaje mi się, że właśnie ono jest, że to jest prawda, że jesteśmy taką całością. A nie masz takiego właśnie poczucia, że myśmy się już tak dali zaprosić do opowieści, że musisz być albo, to tak samo z tymi pieniędzmi. Możesz być albo bogata wewnętrznie, albo na koncie. I tak. To jest, a ja chcę być i tak, jak ja to mam osiągnąć, tak? Że to właśnie, to życie ma tak dużo odcieni jednak innych kolorów niż czarno-biały. Zresztą Brené Brown, której jesteś taką reprezentantką i tutaj jedyną europejską chyba w ogóle członkinią, tak? Jej towarzystwa mówców i wprowadzasz jej metodę w ogóle szał, a ona stała się taką dla bardzo wielu tak przewodniczką, ważną idolką, nie tylko dla osób, które jakby korzystają z pomocy psychologów, tylko dla samych psychologów, dla środowiska. Ona też pisze o duchowości. Nie mogę tego fragmentu teraz znaleźć, tak. Zanotowałam go gdzieś sobie, ale tak. To też to nie jest tak, że jesteś sama w tym. Nie, i to właściwie ja dużo rzeczy myślę, że jak trafiłam na nią, wiecie, 100 lat temu i od pierwszych książek, a potem przez tą możliwość rzeczywiście współpracy z nią twarzą w twarz, to ja też jakby, wiecie, to jest tak, że jak obcujemy z różnymi osobami, to one stają się dla nas inspiracją, ale nie tylko dlatego, że mają jakąś wiedzę i badania, to w ogóle też na pewno, ale że ja widziałam, jak ona to aplikuje, że ona, że i żyje, nie? Że ona się dzieli swoimi historiami i mówi
i żyję. I ja myślę, kurka, rzeczywiście. I ja do pewnego czasu, jak na przykład prowadziłam warsztaty, to byłam taka bardziej taka ostrożna, że to jest, że jakby jest o ludziach, że jesteś czystą kartą, ty im towarzyszysz, a w którymś momencie, nie wiem, no właśnie te parę ładnych lat temu zrozumiałam, że ja nie, da rady. Że nie da rady, że ja jestem lepsza w swoim zawodzie, jak ja też jestem z nimi w tym procesie i opowiadam im o tym. Więc ta duchowość, ona definiuje tak w skrócie, że duchowość to jest takie przekonanie, że istnieje coś więcej niż to, co mamy tu i teraz i że jesteśmy wzajemnie ze sobą połączeni właśnie jakimś takim czymś, czego się nie da zmierzyć, zważyć, że ludzkość jest ze sobą połączona. I ona mówi, że różni ludzie nazywają to różnie, jej tato nazywa to wędkarstwem. Różne rzeczy łączą ludzi. No i jesteśmy w jednym takim, wiesz, dużym zbiorniku, ale ostro grasz, jeśli chodzi o rozprawienie się, może powiem, z naszą religijnością. Tutaj cytujesz ciekawy wywiad Katarzyny Zdanowicz z Ewą Wojdyło, która mówi to, tak, Ewa Wojdyło mówi, jesteśmy narodem, który ukochał sobie cierpienie do tego stopnia, że modli się do narzędzia tortur, modląc się do krzyża. Codziennie, co tydzień, co święta patrzymy na narzędzie tortur. Jeśli Jezus zginąłby na krześle elektrycznym, to może w kościołach wisiałyby takie krzesła i modlilibyśmy się do nich. Mocne słowa, ale na maksa dające do myślenia. Tak, jak zobaczyłam ten wywiad i w ogóle gratuluję paniom, dziewczynom tej rozmowy, to ja w ogóle pamiętam, coś robiłam w kuchni, włączyłam sobie to, posłałam sobie jakiegoś podcastu, usłyszałam to zdanie i w ogóle stanęłam jak wryta, bo to są takie momenty, w których robisz coś przez całe życie, może teraz to już pół, że przez pół mojego życia robiłam coś i wszyscy dookoła mnie to robili i robili, jakby był jakiś rytuał i w ogóle się człowiek nie zastanawiał. Potem właśnie dzięki tej rozmowie tak stanęłam i tak rzeczywiście, że, no. Że rzeczywiście, ja też piszę, jest taki rozdział, w którym piszę o tym, że my, i to już chyba trochę my Polacy i Polki, że my nie wiemy, jak być szczęśliwymi. My wiemy, jak się po prostu utytlać, jak się ucierpiętnić, jak po prostu świętować różnego rodzaju tragedie. I ja, wiecie, chcę też podkreślić, że jako psycholog ja wiem, jak ważna jest historia i jak ważne jest popatrzenie w oczy historii, ale niesienie tej historii cały czas i rozpamiętywanie głównie rzeczy, które nas bolą i są trudne jako takiego medalu, takiego, wiecie, z dumą noszonego, coś tu jest nie tak, że ja nie mówię, żeby tego nie robić, ale mało mamy równowagi w tym świętowaniu i cieszeniu się i docenianiu i tej jasnej strony. Ja mam dosyć małe dzieci i niedawno po raz pierwszy młodszy syn był na Starówce Warszawskiej na spacerze, bo to jakoś może nie jest takie miejsce, do którego tutaj mieszkając często się chodzi na spacery i dzieci zauważają takie rzeczy, których my już nie widzimy, oni zauważali pomniki. I jak się spojrzy na to, jakie są w Warszawie pomniki, to raczej one są tylko z walką, męczeństwem, często przegraną, rzadziej ze zwycięstwem, ale zawsze już abstrahując od tego, że są to głównie mężczyźni na pomnikach, to jednak są to zawsze historie dramatów, traum, jakichś historycznych sytuacji. Ktoś tam ginął, poświęcał się wojny i to jest też trochę to, o czym mówisz właśnie w kontekście tej naszej polskości. Rozprawiasz się w takim sensie, rozprawiasz się trochę z naszymi takimi polskimi mitami, które nam psychikę ryją. Trochę tak. To nawet lepiej. To nawet lepiej, bo ja bym bardzo chciała... Chciałabym, trochę jak Ewa Wojdyło w tym wywiadzie, chciałabym, żeby to chociażby ta refleksja o tym, że jest więcej świąt, które mówią o cierpieniu niż o radości, żeby ta refleksja stanęła przed oczami i tak myślę, kurde, rzeczywiście, co ja właśnie mama dwójki dzieci, co ja mająca dostęp do jakichś platform społecznościowych, co ja mogę zrobić, żeby nas uczulać na to, żeby było trochę lżej. I nie dalej jak wczoraj, wymyśliłam zresztą z moją przyjaciółką Eweliną Stępnicką, że najprostszą rzecz, jaką możemy zrobić, i miałyśmy taki wykład dla prawie 300 osób, powiedziałyśmy tym 300 osobom, które tam były na sali wirtualnej, że słuchajcie, jutro, czyli dzisiaj, robimy coś takiego, że doceniamy osobę, która nam coś zrobi. A prawdopodobnie przyjdzie do was kurier. Proszę na powitanie powiedzieć dziękuję panu czy pani, że tutaj pani przychodzi. Można dać czekoladkę, można dać liścik, można dać po prostu szklankę wody, ale zrobić taki wysiłek, że taki nieoczywisty, bo bierzemy tą paczkę i wychodzimy, albo oni zostawiają przy drzwiach i wychodzimy, ale mówią, a jak to będzie w paczkomacie, odbierają je w paczkomacie, można zostawić liścik, dziękuję. Wiecie, że to są takie drobne rzeczy, które... Jasne. I teraz wyobraźcie sobie, że 300 kurierów dzisiaj dostało uśmiech, podziękowanie od tych 300 osób. No i to jest właśnie taka masa krytyczna, którą ja mam nadzieję trochę poruszyć, że nie czekajmy, aż, nie wiem, po prostu przyjdzie jakiś wybawca czy jakaś wybawczyni, tylko te małe kroki zmultiplikowane właśnie przez 300 osób, no już czynią różnicę.
W ogóle te małe kroki są świetne również w kontekście trudnych sytuacji. Tu na początku książki o tym mówi, że najpierw się skup na tym, żeby wstać, żeby wyjść, a nie, że od razu zmienisz życie po rozwodzie chociażby. Skoro mówisz o kurierach, to ja pozdrawiam kuriera Roberta, który do mnie przynosi bardzo dużo książek i zawsze prosi, żeby go pozdrowić, więc kurier Robert jest naprawdę fajnym panem i zawsze zostawia książki przy sankach, bo u nas w domu stoją sanki przed wejściem po prostu do mieszkania, więc on te zostawia. Chciałam tylko powiedzieć, że paczkomaty nie są sponsorem tego spotkania. Chociaż nie tak są. Wygląda. Kasia pyta, pani Asiu, jak pani sądzi, czy pani życie się zmieni po napisaniu tej książki? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jaki był cel napisania tej książki? O, tu konkrecik w tym ostatnim pytaniu. Może zacznę od tego ostatniego. Dobra. No ja... No właśnie, mój lęk mówi, nie mów tego, nie mów tego. Poczekaj. Weź mu deleguj zadanie jakieś. Wyglądaj ładnie, pani. Tak, dziękuję za to pytanie. Ona mnie tak zaprasza do odwagi, że ja bym chciała trochę zmienić świat. Że ja się nie boję tego powiedzieć, że ja bym chciała zmienić ten świat nasz, lokalny, chociażby tymi małymi krokami, że jak będziecie teraz przechodzić przez zmianę, ja w tym rozdziale o rozwodzie używam tego przykładu jako właśnie opisania procesu zmiany, przez które wszyscy będziemy przechodzić. Małe, duże, średnie, zapowiedziane, niezapowiedziane, będą się nam przydarzać zmiany. I teraz chciałabym, żebyśmy możliwie najzdrowiej przez to przechodzili, bo jak my potrafimy przez tą zmianę przejść, Nie w taki sztuczny sposób, że nas nie będzie bolało, nie będzie smutno. To wszystko jakby przynależy do tej zmiany, więc obchodzić się, czy jak mówił mój kolega, oporządzić tą zmianę, chciałabym, żebyśmy się nauczali. Dlaczego? Dlatego, że jak ja oporządzę tą zmianę w miarę zdrowy sposób, to ja nie będę, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, wywalać się na innych. Czyli jeśli ja przechodzę przez rozwód i mam w sobie dużo goryczy i nie zauważam tej goryczy albo żałoby, albo złości na coś, bo to nawet nie musi być na osobę, tylko na to, że omówili, że miłość do grobowej deski i co? I że mam taką złość, ale tego nie zauważam, nie przepracowuję, to idę do pracy i gdzie ja wywalam tą złość? Na kolegów, na koleżanki, na kierowcę obok, na, wiecie, na różne rzeczy. I teraz jakbyśmy tak wszyscy poświęcili trochę czasu na tą pracę wewnętrzną, to tu by było lżej i tu by było lżej i tu by było lżej. Oczywiście byśmy i tak wpadali w pułapki i no się tak potykali, bo grawitacja to grawitacja i nas ściąga, ale im więcej mamy takiego świadomości i narzędzi, tym może mniej byśmy wpadali w te pułapki. Trochę by się lepiej żyło. No i jak się czujesz z tym, że to powiedziałaś? Ja tu nie widzę tego lęku, poszedł się przespacerować, wiesz? Poszedł się przespacerować. Powiedziałaś to, że jakby co jest złego w chęci zmieniania świata i nas, tego lokalnego również, a może i szerszego świata na lepszy. Było też pytanie, czy ciebie ta książka zmieni? Czy zmieniła, czy to uporządkowała? To ciekawe. Czy ona mi zmieniła? No, ja wrócę do tego, co powiedzieliśmy na początku, że to jest pierwszy właściwie taki w czystej postaci owoc, tylko jakby osadzony w mojej historii albo z moimi przemyśleniami, że ja też w tej pracy psychologicznej, którą wykonuję, posiłkuję się różnymi metodami, tak, modelami, jakby mentorowo też, mentoringowo jestem też jakby wsparta w różnych, że a to jest właśnie mój głos i myślę, że to, co się zmieni, to jest też takie, mówiąc językiem duchowym, stanięcie w swojej prawdzie z taką dumą, że to jest, ja tak widzę świat i chciałabym, żebyśmy spróbowali przyłożyć to do siebie każdy i popracować gdzieś wewnętrznie nad tym, że to już jest naprawdę moje w całości. Przykładam, jestem gotowa, zgłaszam się tam z ostatniej ławki, Justyna. Słuchaj, jest takie słowo rozczarowanie, które tutaj tak bierzesz na warsztat i jak nigdy o nim nie myślałam, tak jak ty pokazujesz, że można myśleć, że rozczarowanie, jak rozłożymy to słowo, to tutaj jest czarowanie w tym słowie. Tak, tak, ja się strasznie lubię bawić słowami i nawet tworzę. Jakieś to jest trafne. Tworzę albo dekoduję, bo jak, to jest cały rozdział o rozczarowaniu, że jak rozbijemy to tak jak powiedziałaś, mamy dwie części, roz i czarowanie i że rozczarowanie bierze się z tego, że spodziewam się, że coś będzie jakaś, a ona się okazuje inaczej, czyli czaruję, ale tylko raz, a potem z tego nic nie wychodzi i już, wiecie, wracamy do domu zmęczeni czy zmęczone i myślimy tam kolacja, w ogóle wanna i wino, a tam się okazuje, że kłótnie, że po prostu, wiecie, obiad nie taki, że po prostu pies tej sierści zostawił więcej, a miałem nadzieję, że coś będzie inaczej. I to rozczarowanie z nami jest często i też chciałam jakby też trochę tym rozdziałem pokazać, dobra, jak my możemy z tym pracować, bo nie jesteśmy, znowu, jak się dowiem, to wam powiem, wrócimy tu i wam powiem, ale ja nie wiem, jak żyć bez oczekiwań jeszcze. Ja myślę, że to, nie, też, wiesz co, też, to, i bardzo dziękuję, że to napisałaś, bo teraz tak wszyscy mówią, buddyjskie w ogóle brak oczekiwań, no nie. Znaczy dobrze jest zmierzać w tą stronę, ale ja nie wiem, czy my tam kiedyś dojdziemy.
No właśnie, to, za to Ci dziękuję, za to rozczarowanie, bo takie rozłożenie tego słowa na te dwa pokazuje zupełnie inną właśnie perspektywę całego tego procesu. Wytłumacz się z tej radykalnej akceptacji, proszę, bo tu padło to określenie, czyli jednak chmura ma jakiś element radykalny w sobie, nie fanatyczny, nie. Ale radykalny. Tak, istnieje taka koncepcja, która, sposób patrzenia na świat, sposób życia nawet bym powiedziała, która się nazywa radykalną akceptacją i polega na tym, że radykalnie, bez wyjątków, akceptuję wszystko, co mi się przydarza. Czyli w prostych rzeczach, jak mi coś nie wyjdzie albo wyjdzie, to akceptuję to, że mi wyszło i akceptuję to, że mi nie wyszło. I oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale jest specjalny rozdział, który trochę to rozbija na kawałki, więc to nie jest takie proste. Ale też radykalna akceptacja jest takim zaproszeniem do przeżywania tych grubych rzeczy, tych trudnych rzeczy, tych traum przez duże T, że znowu ja też posiłkuję się, tak jak mówiłaś o tych cytowaniach, ja bardzo byłam taka czujna, żeby nie tylko że mówić swoim głosem, ale też mówić, hej, są takie życiorysy, takie biografie, takie osoby, które przeszły po prostu piekło i jeśli one mówią, że drogą powrotu do tego pokoju wewnętrznego i szczęścia jest zaakceptować to, co się wydarzyło i zrobić z tego największy możliwy sens, no to kurka, ja też mogę. I też ja to w ogóle powtarzam przemibowiec, że jak już nie mamy pomysłu, albo już się gubimy, albo myślimy, to życie po prostu jest dla mnie za ciężkie, to popatrzmy, jest tysiące historii, które mówią, dla mnie też było ciężkie, ale i zrobiłam to, czy powiedziałam to, czy przeszłam to, czy przeszedłem to. Więc żeby się też posiłkować w tej radykalnej akceptacji, która jest trudna, ona to jest jeszcze trudniejsze niż brak oczekiwań, że żeby szukać osób, które żyją tą radykalną akceptacją i od nich się uczyć, bo jeśli osoba Edith Eger, którą cytuję wielokrotnie w tej książce, dziewczyna, lekarka, która przeszła piekło obozów koncentracyjnych, jeśli ona mówi, że ona jako ona, ale też uczy nas, przypomina nam, że w każdej sytuacji ja mam wybór, nie zawsze na to, co mi się przydarza, ale jak ja o tym będę myśleć, jak ja z tym będę, co ja z tym zrobię po, to już jest nasz wybór. A to jest trudne miejsce, bo wybór oznacza odpowiedzialność. No. Bo my czasem utykamy w tym paradygmacie ofiary. O, i ja też. I o, ja taka biedna, bo to jest fajne miejsce, takie wygodniejsze, takie co tu, no tak, nie A musisz. To jest zaproszenie, tak, to mi się przydarzyło, tak, to miało miejsce, tak, to było trudne, tak, zawiodłam się i co dalej. A ty masz tak, że jak już dochodzisz do ściany, to tańczysz? Wczoraj tak było. Był taki moment, że wiecie, ta premiera książki, też dużo zawodowo się dzieje i też rzeczywiście ja też... To nawet lepiej. Ja przeżywam te różne rzeczy. Ja też o tym piszę bardzo, jak moje ciało przeżywa różne rzeczy. I w którymś momencie właśnie mój Marcin mnie pyta, a co możesz zrobić, żeby zrzucić jakoś to napięcie? Ja mówię, nie, stosuj na mnie tych sztuczek po prostu coachingowych. Ale myślę, dobre pytanie. I tak mówię, potańczę sobie. I włączyłam rzeczywiście jakąś tam moją ukochaną piosenkę teraz, i która nosi tytuł Rób to, co kochasz. I myślę, dobra, potańczę. I rzeczywiście taniec jest dla mnie taką furtką puszczania napięcia, które jest normalne i w ogóle naturalne i przynależy znowu do naszej rzeczywistości. Tylko, że chodzi o to, żeby z nimi zostawać, tylko je wypuszczać. Czasem to jest taniec, czasem to jest spacer, czasem to jest rozmowa z koleżanką, czasem to jest posłuchanie rozmowy online na temat książki, ale żeby przepuszczać przez siebie to napięcie, a nie zostawać. Znaczy ja nie wiem, czy ty jesteś gotowa na kolejny komentarz, bo tutaj trochę osób nas słucha i ogląda. Aleksandra napisała, bo to jest pewne zobowiązanie. Wiem, że książka będzie wspaniała. Czy są w planach kolejne? Ja myślę, że to jest wspaniały po prostu też taki, takie prawo każdego piszącego, że już książka dopiero wyszła, ale jest pytanie o kolejne, ale to chyba dobra wróżba. Ale to zadajesz mi to pytanie, czy po prostu czytasz Aleksandra komentarz? Czekaj, tam jest znak zapytania od Aleksandry. Aleksandra pyta. Ja wiecie, co ja wam powiem. Przypomina mi się taka historia mojego kolegi. Nie chcę anegdoty, tylko odpowiedź na patrzcie, jaka uciekinierka. Nie, nie, nie. No dobrze, dobrze, odpowiem. Nie wiem, słuchajcie, to jest taki moment, w którym to idzie w świat i zaczyna żyć swoim życiem i ja bym się chciała nacieszyć tym momentem i nie myśleć o tym, co dalej. Aleksandra, nie odpowiadamy. A jaką chciałaś powiedzieć anegdotę? A taką koledze? Króciutką. Może się wam przyda kiedyś jako narzędzie. Mój kolega kiedyś się spotykał z taką dziewczyną, której tato był wojskowym. Dobrze i się on, zaczyna, dawaj. I on chciał tak bardzo zaimponować temu tacie i przyszedł ją tam na randkę zabrać i on tak otwiera ten ojciec, wiecie, ojciec wojskowy to jednak jakby tak mobilizuje do pionu i on tak stoi i tak ta dziewczyna się gdzieś tam poszła do pokoju i tak zostali w takiej niezręcznej ciszy i ten ojciec go pyta,
A co u ciebie? A on mówi, właśnie byłem zrobić zdjęcie do paszportu. A on mówi, to pokaż. I on, ta dziewczyna tam się ubiera, wiecie, w ogóle nie bierze udziału w konwersacji. Oni mają taką niezręczną. I on tak wyciąga to zdjęcie paszportu, temu ojcu pokazuje, ten ojciec tak patrzy i tak, także ten. No i oddaję mu to zdjęcie i w ogóle nie ma kontynuacji. Więc za to pytanie się myślę, także ten. No. To nawet lepiej. To nawet lepiej. A propos, bo tutaj też o tym w książce, my się, wiesz, zapytałaś, jak usiąść przed rozpoczęciem transmisji wygodnie, żebyś mogła właśnie wygodnie celebrować premierę swojej książki. To nawet lepiej. Jeszcze nie myślimy o kolejnych, ale myślę, że będzie niebawem. Piszesz o rodzicach też, o tym właśnie, jak warto układać sobie, czy próbować układać sobie w głowie te relacje, no bo tak lubimy powiedzieć, ja jestem taki, bo moja matka, albo bo mój tata to zawsze, więc ja muszę. Rozprawiasz się też z tym? Tak, bo to jest właśnie a propos tych wyboru tematów, które opisuję, że my bardzo często w tych pracach terapeutycznych, czy warsztatowych, czy coachingowych, jest taki moment, w którym tak jakby skręcamy w taką uliczkę, a bo gdyby oni to, a bo gdyby moja mama, a bo gdyby mój tata, a bo to. I to jest jakby słuszny przystanek i tam trzeba zajrzeć i tam są skarby poukrywane i też trudne momenty poukrywane. Ale że my często utykamy w tym miejscu. Znowu ta odpowiedzialność i wybór, że utykamy w takim... No, nie dostałam i po prostu tak teraz mam i nic z tym się nie da zrobić. I przez chwilę, jak ktoś tak utyka, to ja tam jestem i mówię, rozumiem, to jest trudny moment, rozumiem, ale tak się przesuniemy trochę dalej. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby znowu z szacunkiem popatrzeć na przeszłość, która nas ukonstytuowała. Relacje z rodzicami są bardzo znaczące, czy oni są, czy ich nie ma, czy to są opiekunowie, czy nie. Jakby wszystko wpływa na to, jak w dojrzałości, chociażby na to, jak budujemy potem relacje nasze romantyczne. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby w którymś momencie zdać sobie sprawę, że są takie jakieś historie, zachowania tych rodziców, które trudno powiedzieć, czy one były dobre, czy one były złe. Czy one nam służą, czy nie. Ja tam podaję taki przykład moich rodziców, którzy byli bardzo jakby dzielni w tych latach nowej demokracji właśnie i kapitalizmu rodzącego się i próbowali się odnaleźć w tej branży, w której pracowali, co znaczyło, że bardzo dużo pracowali i dużo ich nie było w domu. I z jednej strony tam też piszę, że to jakby mam taki ślad po tym, że jest jakiś rodzaj tęsknoty, że wracałam do domu i na przykład ich po prostu fizycznie nie było. A z drugiej strony ja dzięki temu jestem naprawdę ogarnięta i samodzielna i zaradna. I teraz pytanie, czy gdyby to było, to bym potrafiła pewnie rozwinąć tą cechę tak bardzo? I ja teraz jestem w takiej radykalnej akceptacji i mówi się w praktykach uważności, takie to jest. I teraz ty masz wybór, czy ja będę patrzeć i myśleć sobie, i czasami tak mam. Są takie momenty, że tak, ale potem sobie myślę, jakby mi ktoś powiedział, Asia, możesz mieć tamto, ale zabieramy ci to wszystko, co się rozwinęło, to ja nie wiem, czy ja bym to wybrała. No jasne. To jest właśnie, żeby to bardzo ładnie też ciałem pokazałaś, to siedzenie w tym punkcie, ale jednak dobrze byłoby pójść dalej, to ja tu jeszcze wyciągnę jedną rzecz, która dla mnie była na przykład też odkrywcza. Kto mnie wkurzy, ten mnie uczy. No ja cię bardzo przepraszam. I tu opisujesz, w ogóle opowiadasz o takiej pani, która tu weszła uosabiając, patrzcie, weszła uosabiając wszystko to, czego my nie mamy. No, ale piszesz o sobie, tak, że spotkałaś się z taką, kto mnie wkurzy, ten mnie uczy. No to już każesz wejść na wyższy level. Słuchajcie, takie ćwiczenie intelektualne na wieczór. Dawaj. Istnieje taka teza, że te osoby, które nas, mówiąc po staropolsku, triggerują, czyli coś w nas wyzwalają. I nie tak znałam tej staropolszczyzny, doskonała. Nauczę cię jeszcze. Dzięki. Są takie osoby, które coś mówią, jakoś się zachowują, coś robią, jakoś wyglądają, co na nas jakoś działa. I przytaczam taką historię, może nie będę wam zdradzać, ogólnie, ale że spotkałam w swoim życiu wielokrotnie, ale to jest jedna z historii, jakąś osobę, która coś, mówiąc takim językiem roboczym, coś mi robiła. Jak, albo czułam tam, nie wiem, że jakoś mnie wkurza tym zachowaniem, na przykład, że jest głośna taka w towarzystwie. I teraz znowu, można zostać w tym momencie, ale po prostu zabiera przestrzeń. Pff, jak tak można? Nie, nikt nie może, tylko on i ona zabiera głos. A można popatrzeć na to, dobra, ona jest taka głośna w tym towarzystwie, dlaczego mnie to tak skrobie? Czy to dlatego, że ja bym chciała taka być, a nie umiem? Czy to jest tak, że ja tak samo robię
i to mnie samą mnie wkurza. I ona mi to tylko pokazuje w lustrze. Więc to jest naprawdę cenna lekcja. Tak samo z ocenami, że te osoby, które oceniamy z różnych powodów, nie wiem, widzimy, idziemy ulicą i widzimy jakiegoś człowieka jakoś ubranego, tak, jak można ubrać takie białe dżinsy? To tak naprawdę jakby jest o tym, że jak ja bym ubrała takie dżinsy, to cały czas bym się zastanawiała, czy ktoś by mnie tak nie ocenił. Więc to nie jest o tej osobie, tylko niestety, i tu uprzedzam, rozwój osobisty jest bardzo taki niebezpieczny, bo ta ocena, która gdzieś wychodzi, tak naprawdę wraca tutaj. No właśnie, rozwój osobisty, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie wiem, czy może ty mi powiesz, że ja coś źle robię i na pewno jest inaczej. Kurczę, załatwisz jeden temat, super, w ogóle uchytałaś się, wychodzisz, mówisz i nagle, następny idzie temat. Powiem ci więcej, myślisz sobie, że to nie jest nowy temat, tylko że ten sam temat do ciebie wraca. To jest w ogóle frustrujące. Ale ja mówię tak. Tak. Jak myślisz o sobie, że jesteś osobą oświeconą, że już byłaś na warsztatach i tak dalej, jedź do domu na święta rodzinnego i powiedz mi, ile czasu ci zajmie, zanim cię striggerują. To jest miarka rozwoju osobistego. Okej, okay, to dobra. Poczekaj, muszę sobie to przemyśleć. Na Wielkanoc teraz może. Kurę. Można. Było pytanie, nie zerknęłam od kogo, ale myślę, że nie jeden z was jest ciekawy, czy będzie audiobook. Będzie audiobook. Słuchajcie, dzisiaj domknęłam ostatnie szczególiki i co więcej, uwaga, audiobook, czytam ja swoją książkę. Czytanie jaka Joanna Chmura. A jak ci się czytało, powiedz, które wyrazy były najtrudniejsze? Jak wyglądały kulisy nagrywania audiobooka? Obiecuję, że jeśli powstanie druga książka, to będzie się składała z bezokoliczników, zdań jednokrotnie złożonych i w których nie ma szy czy iży. Dla siebie to zrobisz, dla żeby po prostu nie czytać. Czyli trochę się nagrywało. To nagrywało świetnie. Uczyłam się nowego fachu w biegu i naprawdę, wiecie, bo gdyby to była czyjaś książka i z jakiegoś powodu dziwnego miała czytać czyjąś książkę, to przynajmniej miałabym na kogo zwalić. Myślę, kto tworzy takie zdania wielokrotnie, podrzędnie, po prostu pierdyliard złożone? No ja. Więc nagrywałam. Miałam też dużo radości, bo zamykałam się w studiu i w takiej ciszy i w takiej... I rzeczywiście to jest trochę takie uczucie, że czytasz sobie tą książkę. Że pewnie inaczej bym już nie, po tych wszystkich korektach już do niej nie wracała. A tam ją sobie przeczytuję. Ale były takie momenty, w których sobie myślałaś, kurczę, fajne to zdanie napisałam. Były. Były i jest takie... Okay. I to takie, nawet lepiej. I takie, ja to napisałam. Naprawdę fajne. Naprawdę fajne. Agata pyta o to, ciekawe pytanie, który temat z książki jest ci najbliższy? Może zależy od tego, o który dziennikarz albo dziennikarka pyta ją. Tak, albo co się dzieje w moim życiu. No właśnie. Bo są takie momenty, że ci rodzice są coś mi blisko znowu, ta zmiana, albo praca z ciałem. No to zależy chyba. To, wiecie, to są też takie, no bo co tu dużo mówić, to są też takie tematy, w których ja się czuję pracująca wciąż, nie? Że wybrałam sobie też, mówi się, powiedz mi, w czym się specjalizujesz, a powiem ci, z czym masz problem, nie? Tak się mówi o psychologach, którzy wybierają swoje specjalizacje. Taki żart. My się postrzegamy jako osoby, które już ma tutaj podomykane. Nie, ja tam piszę wielokrotnie w książce, że ja jestem z wami, słuchajcie, po prostu na tej drodze. Więc te tematy są wszystkie mi bliskie, dlatego one w ogóle są w tej książce, bo one są dla mnie też ważne, ale też wiem od was, że dla was. Powiedziałaś na początku o tym, że ta książka jest o zmianie. Świetny w ogóle punkt odniesienia o pustyni, że jak masz coś zmienić i tam jednak bardzo chcesz, żeby na tej pustyni coś ci jeszcze wyrosło, ale na pustyni to raczej tylko Fata Morgana, więc się nie łudź, że wyrośnie. Dzisiaj się dużo mówi o zmianie też, na różnych konferencjach, na różnych wydarzeniach. Co ci odpowiada i nie odpowiada w tym mówieniu o zmianie? Bo mam takie wrażenie, że też często ludzie mówią, w dzisiejszych czasach jedyną rzeczą pewną jest zmiana. Ojej, ile razy można to usłyszeć, tak? Wiesz co, chyba to ta czujność, o której trochę rozmawialiśmy przy okazji tych punktów, trzy kroki do, że ja też myślę, używając nawet języka, ja staram się używać czasowników, nawet nie wiem, jak to gramatycznie powinno się poprawnie powiedzieć, ale nie, na przykład w podtytuł jest, jak obrócić obracać trudności w szansę. A to jest obracać, bo to jest wielokrotnie, że nie da się, no tak, nie, to nie jest dokonane, że raz zrobię i gotowe, raz przeszłam przez zmianę, to już wiem, ja trochę, jak ten rozwód i ta zmiana tam, i trochę, jakby dużo mnie nauczyło o sobie w ogóle, ale i trochę jest mi lżej, ale to nie znaczy, że kolejną zmianę ja w ogóle easy, nie? Że ja za każdym razem będę to przeżywać i może to też jest taki w sumie minus, ale trochę plus tego rozwoju osobistego, że to nie da się raz zrobić, za którymś razem jest łatwiej, ale może przyjść takie zadanie, w sensie takie wyzwanie, taka zmiana, która zaprowadzi nas znowu. To ty mówisz, że ten temat wróci, ale jest tak zwany stożek rozwoju. Nie ma na to zgody. Nie ma na to stożek zgody. Rozwoju. Stożek dobra. Rozwoju. Ja jestem po matwizie, więc słuchajcie, wplatam tutaj. Że to jest tak, że jest jakiś temat, nad którym pracujesz. Powiedzmy, że on tutaj sobie stoi.
I ty w ogóle zaczynasz rozwój osobisty, wchodzisz sobie, myślisz sobie, weźmy tą mamę, nie, relację z mamą. I myślisz sobie, patrzysz tu i myślisz, o Jezu, ile to jest roboty, o w ogóle, radykalna akceptacja, o w ogóle wybaczanie, o w ogóle bla, 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 bla. Zrobione, nie? 3 lata terapii, idziesz. Idziesz sobie na wyższy poziom, idziesz na jakieś warsztaty i widzisz jakąś dziewczynę i ta dziewczyna ci opowiada o jakiejś relacji ze swoją mamą i ty nagle płaczesz i myślisz sobie, nie wiem, czy was można przeklinać. Dajesz, a jakiego chcesz użyć słowa? Kurwa. Kiedyś słyszałam takie słowo, no. Kurwa, przecież już to przerobiłam. Przecież ja już matkę przerobiłam. Zapłaciłam za 3 lata. I myślisz, okej, okay, i zmierzam do tego, że ktoś mi mówi, i znowu to samo, ale to nigdy nie jest to samo, bo jakby chodzi o to, że ta dojrzałość i rozwój wewnętrzny polega na tym, że ja się jakby wchodzę na wyższy poziom trochę i trochę z innego poziomu oglądam ten sam temat, nie? Może mi się wydawać, że to jest ciągle to samo, ale to już nigdy nie jest to samo, że ja więcej widzę, więcej wiem, więcej rozumiem. To nie znaczy, że mnie przestaje boleć, bo być może rana jest tak głęboka, że mnie dalej boli, bo ja patrzę ciągle na ten sam temat, ale zawsze jest to jakiś, tak samo ze zmianą, że ona dalej może boleć, ale już widzę inaczej, wiem inaczej, wiem chociażby o zmianie. Jedną rzecz, jakbyście mieli tylko zapamiętać z tej rozmowy, to że w zmianie jest taki moment, jak ona się zaczyna do momentu, aż się nie przetransformuje w coś fajnego, jeśli to jest trudna zmiana, jest taki moment po środku, który się nazywa, ja go nazywam, uwaga, uwaga, pomiędzy, po angielsku, po staropolsku, in the middle. Jest takie słowo angielskie, które pięknie to opisuje, void, jest taki moment void. Pustki. Void. I w lotnictwie mówi się, że to jest taki punkt, the point of no return, że wyruszam, jak wracałam z tej Szwecji do Polski, żeby tam różne rzeczy po tym rozwodzie ustalić, że wyruszam z jednego portu, jakby nie chcę już gdzieś być, wyruszam, nie, zmieniam pracę, zmieniam kraj, zmieniam relacje, wyruszam, jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam tego lądu następnego, więc jestem gdzieś pomiędzy. I to jest moment, w którym najczęściej wątpimy w tej zmianie. A, trzeba było, a, bez sensu, a, nigdy mi się nie ułoży. I to jest taki moment, w którym trzeba dużo wiary i odwagi i czułości dla siebie, żeby wytrzymać ten moment pomiędzy. I to tak samo jest w terapii, jak się patrzy na te same tematy. Jest taki moment, w którym się, o, ja znowu się kręcę w tym samym. To nie jest to samo. Pytanie, które przyszło mi do głowy, kiedy cię słuchałam w tej sekundzie, kiedy będziesz robić psychologiczny stand-up? Ostatnio, słuchajcie, byłam na jakiejś tam, firma mnie zaprosiła, bankowa, więc taka poważna. I ten prezes, jak przedstawiał, kto będzie z prelegentem, zapomniał powiedzieć, że jestem psycholożką. Powiedział, że znajdziecie ją na YouTubie, znajdziecie ją na Spotify'u i ja tam opowiadam. Osobowość internetu. Zeszłam z tej sceny i ja im mówię, gdzie można twoje stand-upy zobaczyć? Ja mówię... Fach w ręce mi wpadł. Nie ma przypadku. Jak nie wyjdzie z książką, to pójdę w stand-upy. A widzisz? Przypadek? Nie sądzę. I wcale nie kończymy. Jeszcze stawiamy taką malutką kropeczkę, bo będziemy mieli pewną niespodziankę dla was od Joanny Chmury. No, nie spodziewacie się, o kim będzie mówiła. Ale zanim Joanna Chmura powie coś od siebie a propos polecajek, bo staram wreszcie się coś też... od siebie. Nie no, po godzinie na... Nie no, ja jestem zachwycona, naprawdę. Na stand-up szłabym. Po prostu idź w to, bo jakby rzeczywiście... Wiadomo, że nie wszystkie tematy psychologiczne jakoś tak się świetnie nadają do tego, żeby sobie z nich śmieszkować, ale wiele jednak być taki hajs. Stand-up psychologiczny o pieniądzach. I to by była zmiana świata. I w Polsce naprawdę to by namieszało. Prosimy naszych gości o to, żeby nam polecili, czym się jarają w ostatnim czasie książkowo, albo nie tylko. My też coś polecamy. Ja słuchaj, przyniosłam taką książkę. Może już ją widziałaś, ja zaczęłam ją czytać, ma ona doskonałe recenzje, więc myślę, że moja będzie podobna. Ten pan, czyli Charles Duhigg, napisał wcześniej Siłę nawyku, a teraz napisał Siłę komunikacji. No i tutaj pisze o komunikacji w taki sposób, powiedziałabym, nietypowy, albowiem pisze o dyrektorach Netflixa, o pierwszym odcinku The Big Bang Theory, który podobno był beznadziejny, a to wszystko jest o komunikacji, o agentach FBI, agentach CIA, więc tak sobie pomyślałam, nawet chętnie ci ją sprezentuję, jeżeli będziesz miała... Bardzo. Ochotę gdzieś do swojej półki, chociaż myślę, że już nie wiem, gdzie ty tam masz miejsce na tych półkach z książkami, jak zobaczycie, jaka jest ogromna bibliografia w książce Joasi, to zobaczycie, że tych książek jest na pewno sporo. To ode mnie. A od ciebie jakie będzie polecenie? Słuchajcie, uwaga. Może tak przewrotnie zacznę. W podziękowaniach do książki znajdziecie różne, znaczy tam różnym osobom dziękuję. Między innymi dziękuję Jennifer Lopez. Jest moją miłością wielką. I ja śledzę jej losy od tancerki, bo wiecie, ja jestem najwierniejszą jej fanką. Jak ktoś mnie pyta, ej, czy widziałaś dokument, myślę, proszę cię,
Proszę cię, nie zadawaj mi takich pytań, to mnie po prostu obraża. Oczywiście, że widziałam wszystkie dokumenty. I mamy Jennifer Lopez z nami na sali. Hello, J-Lo! W ogóle. Siadaj, tu jest lęk, ale stara, to następna książka, dogadamy się. Załatwimy pozdrowienia od J-Lo. Nie wiem jak, ale... No, troszkę się rozczarowałam, że dzisiaj tego nie ma, ale... Wiecie, i ja, żarty na bok, ale jak tak sobie myślę od strony artystycznej, od strony kogoś, kto kreuje cały czas, to jest ona w ogóle dla mnie inspiracją ogromną, bo tyle lat w show biznesie, czyli w takim przemyśle, który jest, może być bardzo wdzięczny albo bardzo niewdzięczny. Odnajdywanie się i kreowanie nowych rzeczy jeszcze na tych trzech polach, albo więcej w sumie, tanecznym, muzycznym, filmowym, też biznesowym, że ona też jest dla mnie takim przypomnieniem, trochę jak ja, że jej mówiono, albo możesz być tancerką, albo śpiewać, Jezu, tak, to prawda. Albo grać. Nie można mieć wszystkiego. A jeszcze jesteś dla masz latynoskie pochodzenie, tak. To już w ogóle weź się opanuj. To już w ogóle, nie gra tylko rolę jakichś tam drugoplanowe. Na przykład, tak, albo tak, służących. No, i ona powiedziała, ja chcę robić te wszystkie rzeczy. Tak. I trochę z tą psychologią tak jest, mówię trochę analogicznie, że ja też chcę robić wiele rzeczy. Ja też chcę, oprócz pracy takiej jakby warsztatowo-coachingowej, takiej jakby terapeutycznej, chcę też robić inne rzeczy. Chcę rozśmieszać ludzi. Stand up. Więc ona jest dla mnie też takim przykładem o wychodzeniu jakby poza jakieś ramy, które świat dla ciebie stworzył. Poza tym jest jej taka książka już stara, która się nazywa True Love. I jest o tym, jak ona dochodzi po kartach tej książki różnymi swoimi życiorysowymi tam zakrętami do takiego wniosku, że ta najważniejsza miłość zaczyna się tu. I ona tam pisze też o tym, o czym myśmy rozmawiały a propos zaburzeń odżywiania, że... Bo wiecie, wpadam na taką fantazję, że tato na pewno w ogóle nie ma żadnych, w ogóle nie ma żadnych kompleksów. I ona tam pisze o relacji ze swoim ciałem, tak. O tym, że wiecie, o poczuciu własnej wartości. I zmierzam do tego już przy długim moim wstępem, do odpowiedzi na twoje pytanie. To jest wstęp pełen miłości, musi być miejsce na uczucia. Więc ona teraz wydała po pierwsze płytę po ponownym zejściu się z Benem Affleckiem, czy taka miłość po latach, wydała płytę. I do tej płyty postanowiła zrobić tak zwane, ona to nazywa music experience, czyli takie doświadczenie muzyczne, które trochę jest jak film, trochę jak musical, ale w sumie trochę nie wiadomo. I to wyszło jakieś parę tygodni temu. Ale do niedawno, 27 lutego, wyszedł taki dokument, który pokazuje jej drogę tworzenia tej płyty i tworzenia tego muzycznego doświadczenia. Dlaczego? Dlatego, że ona, jak się dowiecie w tym dokumencie, nikt jej w ogóle nie mógł zrozumieć, co ona chce wyprodukować. Aha. Bo ani to nie jest płyta, ani film, ani wideo, a w sensie teledysk. Więc właściwie, co ty chcesz? I nikt nie chciał, jakby nie rozumiał, to jest jedno, ale nikt nie chciał zainwestować w to w sensie producenckim. I ona stwierdziła, że ona to sama wyprodukuje. I wiecie, jak się jest producentem własnego dzieła, to wszystko jest na twojej głowie. I w tym dokumencie jest pokazane, jak ona jakby musi podejmować milion decyzji, te budżetowe, ale też castingowe, ale też jakieś scenariuszowe, że tego jest tak dużo. Jest taka scena, która po prostu, myślę, że jest o każdym z nas i o każdej z nas, że ona po prostu po takich tygodniach treningów, wiecie, właśnie ogarniania tego wszystkiego, siedzi taka płacząca i mówi, że czasem to jest dla niej tak za dużo i że w ogóle Ben jest na jakiejś premierze i powinna tam z nim być. Ona czuje, że wszystkich zawodzi, że po prostu się nie nadaje, się boi, że jest złą matką, że po prostu ta kreacja ją... Wiecie, te wszystkie troski, które my mamy. I ona jest tam tak jakoś tak pięknie, a propos vulnerability i trochę tego, o czym mówi Brené Brown, czyli gotowości pokazywania siebie. I to też jest w tej książce, mam nadzieję, że ja nie chcę być i nie jestem psychologiem, który właśnie mówi, ja to mam wszystko ogarnięte, a wy sobie tutaj teraz, wiesz co, ty sobie poczytaj tą książkę i sobie tam popracuj, bo widzę w tobie wiele rzeczy. Nie, tylko ja jestem takim, słuchajcie, to wiemy, jedziemy do roboty, nie, wszyscy razem. I ona też mi to jakoś... tym dokumentem pokazuje, więc jeśli na Prime, nie wiem, czy można mówić w sumie? Słuchaj, to już się stało, nie wiem, czy zauważyłeś, program jest na żywo, tego nie wytniemy. Jak platformie streamingowej na P. Nie pogrążaj się. Bardzo, bardzo wam polecam. Jest to właśnie taki dokument o zwykłej dziewczynie, która ma bardzo duże marzenia i mierzy się z tymi samymi rzeczami. Słuchaj, pięknie mówisz o kimś obok. Znaczy, nie pamiętam, że ktoś tak pięknie opowiedział o Jennifer Lopez jeszcze w ogóle kiedykolwiek w moim życiu. Za pokazywanie mi, czym jest wytrwałość i kreowanie, za to je podziękowałaś w tej książce. A ja się cieszę, że też masz w sobie już tę gotowość, żeby tak pięknie mówić również o sobie. I czekamy na więcej.
Bardzo dziękuję. I dziękuję za książkę. Dziękuję. Pewnie wszyscy dziękujecie, bo jeżeli ktoś z nami nie dotrwał do końca, to tylko dlatego, że zaczął już czytać. Bo, albo oglądać dokument o Jennifer Lopez. Nie, czytać. Nie, nie przenosimy na kogoś. Joanna Chmura. Joanna Chmura. Wiesz, to też tak jak J-Lo, J-Ho. Joanna Chmura. Z nową książką. Nową. Znaczy, mam nadzieję, że po prostu początkiem tej literackiej kariery jest książka. To nawet lepiej. Jak obracać, bo to się cały czas dzieje. Trudności w szanse. Bardzo ci dziękuję, to była duża przyjemność i naprawdę czekam na kolejne spotkanie i strasznie mi głupio, bo bardzo bym chciała puścić ci wtedy pozdrowienia Jennifer Lopez, ale nie wiem, czy damy radę. Spróbujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.